Alright guys, cześć, z tej strony Kebab i witam was na kanale Kebab Games. Dzisiaj zagramy sobie Fall Guys, ma takiego zajebiaszczego skina. I zobaczmy, czy uda nam się wygrać jakieś konkretne miejsce. Nie wiem, czy wiecie, ale chyba czy was wiedzą, że ostatnio miałem taką ciekawą przygodę z Fall Guysami. Ostatnio mam na myśli jeszcze te czasy przed wakacyjne. I trochę w wakacje też pograłem. Nie, w sumie w wakacje przestałem jeszcze grać, no bo wszedł ten nowy sezon, który moim zdaniem jest beznadziejny. A ci, co grają w Fall Guysy, pewnie wiedzą, że ten nowy sezon jest beznadziejny, więc nie ma co tutaj zbytnio jakiegoś dylematu robić odnośnie tego nowego sezonu. Jest beznadziejny po prostu, ten cały motyw tego wszystkiego jest do dupy i chyba zaraz ciszę wam grę, bo zgaduję, że troszkę za głośno jest ona. Pewnie się przegłuszam z nią, ale czy się przekrzykuję z nią pewnie, z dźwiękami z gry. Zaraz to zmienię. Ale wolę najpierw dobiec do mety, więc poczekajcie jeszcze chwilkę. Dobiegnę i dopiero wtedy zaczniemy działać, okej? Okay? Świetnie. O kurczę, dobra. Pyk, lecimy dalej. Tu koła spadła, to jest kwestia tego, że ktoś nie potrafi grać, no. Nie no, ładnie, siódme miejsce. W ogóle zobaczcie, jaki mam zajebiaszczy taniec, patrzcie na to. To jest jeszcze takie senie. To jest jeszcze okej. Okay. To jest taniec robota. To mamy klas i teraz patrzcie na to. Nie, chcę zaprezentować swoim widzom jedną rzecz. Poczekaj, kutasie. To jest najlepsza rzecz, nie? Z tego jest najbardziej dumny. Kurde, piękna sprawa. Dobra, lecimy. Teraz na chwilę nie słyszycie gry, bo ściszą ją. O, dobra. No i teraz możemy wrócić do gry. Kurczę, no i miałem trochę przerwy od Fall Guysów, bo wygląda to tak, że kupiłem sobie ją, kiedy się tu wyprowadziłem, w sensie do mojego mieszkania. Dosłownie, to była gra, którą grałem wtedy tak cały czas. Jakby początek roku to w nią grałem. I potem przestałem, przez ponad rok nie grałem, prawie rok nie grałem w to gówno. Pod koniec roku szkolnego, czyli przed wakacjami, ja zacząłem to znowu grać i zachęciłem swoich znajomych, żebyśmy to wszyscy razem pograli, graliśmy. Było spoko, kiedy był jeszcze dopiero czwarty sezon. Jak wszedł piąty sezon, to już nie było spoko. Ale ogólnie miałem taką dużą nostalgię. To jest śmieszne, miałem dużą nostalgię do tego, jak się tu pierwszy raz wprowadzałem. Jakby sądzę, że jak wy też się wprowadzicie, to będziecie mieć potem nostalgię do tych początków mieszkania samemu, nie? No ja mam niestety. Niestety, no kurczę, mieszkanie samemu to jest piękna sprawa, nie? W końcu jestem, w sensie zawsze byłem jakoś tak samowystarczalny i w miarę ogarnięty w radzeniu sobie samemu ze sobą, a teraz mam dużą okazję na to. Okazję, no już mieszkam sam po prostu. Masło maślane, widzowie. Szkoła w ogóle teraz zajebiście idzie. Powiem wam, że jak się martwiłem z czwartym rokiem, nie? Szkolnym, no bo teraz jestem w technikum. Cały czas jestem w technikum, teraz mam czwarty rok, czyli to jest mój ostatni. Bo czy wy zgaduję, że większość z was będzie szło według tego nowego systemu, czyli 5 lat technikum. Ja natomiast jeszcze idę jako chyba ostatni rocznik, jeszcze ten czwartym starym systemem, czyli w tym roku kończę technikum. Nie, w 2022 kończę technikum. No bo ten rok szkolny generalnie, nie? Kończę naukę, że tak to powiem i myślałem, że będzie ciężko, nie? Myślałem, że będzie, wiecie, zapierdol jest, nie? Ale myślałem, że będzie dużo większy zapierdol i jak tam matka się mnie pytała, Kamil, ty znasz tą szkołę? Ja powiedziałem, że słuchaj, matury się nie boję, maturę sobie pisałem tą sprzed roku, nie? Jakby for fun robiłem ją sobie. Kurczę, znowu spieprzyłem. To tego się nie boję. Ale boję się bardziej ocen, bo zawsze mi z ocenami szło słabiutko, nie? W sensie nie jestem jakimś totalnym kujonem. Nie jestem po prostu kujonem. I z ocenami mi szło bardzo słabo. I chciałbym dojść do mety. Proszę. Czekajcie, czy mi się uda dojść do mety. Chyba. Okej, okay, udało mi się. Nice. Przepraszam, mówię, że no z ocenami będzie ciężko pewnie, nie? A powiem wam szczerze, jest 27 września, nie? Jest 27 września aktualnie, kiedy to nagrywam.
Mam nieusprawiedliwionych 37 godzin. 37 godzin mnie nie było w szkole. Mówimy tutaj takiej liczby. Po prostu nie chodziłem do szkoły, bo musiałem tam kilka rzeczy pozałatwić, tak dalej. Więc 37 lekcji było poza. Bez mojej ingerencji. A moją najgorszą oceną jest 2. Ja mam same piątki, czwórki w tym momencie, nie? Przychodzę na sprawdzian, nie wiedząc o tym, że jest sprawdzian. Ja się dowiaduję 5 minut przed samym sprawdzianem, że jest sprawdzian. Nie robię nic na tym sprawdzianie, staram się oczywiście, wiecie, kogoś podpytać i tak dalej. Staram się jakoś to, jakoś wykombinować sposób, żeby może dostać tą dwójeczkę, dostaję z tego czwóreczkę. Przychodzi do mnie pani, pyta się, czy to jest twój scenariusz, który miałeś przygotować. Ja tam mam, wiecie, jakieś trzy linijki scenariusza, mówię, które napisałem 2 minuty wcześniej. Takie, tak, to jest mój scenariusz cały. No nie wiem, co może więcej napisać. A ona, że za taki scenariusz mogę ci dać trójkę plus. Ja mówię, okej, biorę. Ona poważnie mówi, tak, biorę. Biorę trójkę plus, poważnie. Ja tylko chcę, wiecie, przejść przez szkołę, nie? I zdać dobrze maturę. No, więc tak to wygląda u mnie. Śmieszne to jest trochę. Ale jest dużo łatwiej. Jest dużo łatwiej. Paradoksalnie jest dużo łatwiej w czwartej klasie, nie? Maturalnej. Ale to sami zobaczycie w sumie. Sami będziecie mogli się wypowiedzieć w tym temacie, bo na przykład mój kolega, będąc w liceum, że mój były kolega, będąc w liceum na kierunku biochem, już tak łatwo nie miał. I on tam z jedną jedynką był na semestr i musiałem poprawić w drugim semestrze, nie? Więc tak trochę niefajnie, niemiło. Przepraszam. No, chrypę straszną. Dzisiaj cały dzień gadałem i teraz znowu gadam. Ale powiem wam, że przyjemnie się gra, co kurczę, no faktycznie. Znaczy, jak się gra w te starsze tryby tutaj, nie? Bo jakbym pewnie zaraz szedł na jakiś tryb z piątego sezonu, to już od razu cała radość, cała przyjemność z gry znika, no bo. No kurczę, najgorszy sezon praktycznie, nie? Najgorszy. Dobra. Easy. Easy. A w ogóle ci tego skina, prawda? To mówiłem na początku filmu, ale zbytnio nie zwracaliśmy uwagi. Kurde, piękny skin. Tak dobrany, taki oryginalny, nie? Wyróżniający się z tłumu, że tak to powiem. Ajajaj. Ajaj, dobra, aż 15 sekund, na spokojnie, 15 sekund. Tutaj robimy skok. Skok nadziei. Skok Targona. Skok Mezjasza. O kurcze! Na ludzie. Jeszcze zatańczę pod koniec. Ktoś skoczył! Ten Feno skoczył za szybko i przegrał, o nie! O nie! Feno, gdzie jest Feno? Jeden spadł, ojej, przyjacielu. Trudno, trudno. No, więc tak to mogę wam powiedzieć, jak to wygląda ze szkołą. Dzisiaj na przykład pisałem sprawdzian. Czy to taki sprawdzian praktyczny jakoś jestem w technikum, to mam takie lekcje typowo praktyczne, związane z na przykład administracją, bazami danych. O, ja tego nie potrafię, tego nie kumam niestety. Mimo że poszedłem na informatyka, to poszedłem z myślą o programowaniu, bo tylko z tego jestem dobry. Bo mam ścisły umysł, jak to była mowa na BC życia kiedyś. To jeżeli chodzi o bazę danych, kompletnie nie ogarniam. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może jestem głupi, ale po prostu nie ogarniam bazy danych, nie? No. I nie ogarniam, jak przejść ten poziom. I dzisiaj pisaliśmy, znaczy robiliśmy sprawdzian właśnie, nie? Robiliśmy sprawdzian pod to. Pod tak jakby bazę danych. I słuchajcie, robiliśmy rzeczy, o których kompletnie nie miałem pojęcia, co. W sensie nie miałem pojęcia, co my robimy. Ewidentnie. Nie miałem kuźwa zielonego pojęcia, co ja miałem zrobić na lekcji. I przez. Mieliśmy 4 lekcje pod rząd, nie? Bo tak to wyglądało w technikum. I przez 3 lekcje, słuchajcie, siedziałem na dupie i gadałem do mojego kolegi z boku. I mówię, że hej, jak tam u ciebie? Kurczę, jest problem. Jest problem, słuchajcie, mamy problem. Problem z Jasza jest. Kurwa! Problem Mesjasza poważny. No cóż!
Ej. Nie sądziłem, że jest, mogę być aż tak beznadziejny w tą grę. Kurwa, no. Teraz nagle doskoczył. Nie, no nie wierzę. Nie, nie uda mi się. Nie, nie. Po. Kurczę. Przepraszam, widzowie. I fuck this up. Ale no, ewidentnie widzieliście, że miałem big problem. Big problemos. Widzimy się po przerwie. Okej, okay, wróciliśmy. Propos w ogóle tych tematów, typowo szkolnych. To. Nagrałem teraz bekę z życia. Przecież nagrałem dzisiaj, zmontowałem. Zgaduję, że kiedy wy to oglądacie, to ten odcinek już wyszedł. To jest odcinek o papierosach. I tam trochę generalnie mówiłem o szkole. Krótko, ale trochę o szkole powiedziałem. I mam zamiar zrobić też jakiś taki materiał na bekę życia ogólnie o tym, jak wygląda edukacja w Polsce, nie? Tak z mojej perspektywy. Z perspektywy ucznia aktualnego jeszcze, nie? Póki jeszcze w tej szkole jestem. No i chciałbym to zrobić tak właśnie w sposób w miarę przyziemny, żeby nie dawać jakiejś nie wiadomo jak wielkiej hiperboli, no bo jest to temat nieco bardziej poważny niż jakaś taka moja luźna historia, nie? Temat, który faktycznie warto byłoby go gdzieś tam poruszyć w wyższych warstwach tego społeczeństwa, czyli mówię, że mówię tu o jakichś politykach czy coś w tym stylu, nie? I tak staram się zbierać jakieś światopoglądy, różne wizje na ten temat od różnych osób i staram się też jakoś to, wiecie, tak poukładać, żeby móc fajnie opowiedzieć, z czym dokładnie jest problem z edukacją. No bo jak Popo wstawił swój filmik, nie? Tam Popo ten od animacji wstawił filmik na temat tego, dlaczego rzucił szkołę. Mimo, że mógł się dalej uczyć, to dlaczego rzucił szkołę w wieku 18 lat, czy tam 19? Ja o tym widziałem trochę wcześniej, takie info, bo sobie gadaliśmy. Ale no, ostatnio to wrzucił, chyba z tydzień temu. I niektórzy ludzie raczej tam dziwaczne rzeczy pisać w komentarzach. Generalnie, czekajcie, bo tego trybu nie znam. Poczekajcie, zaraz do końca co mamy myśli, tylko tego trybu nie znam. O co B? Aha, trzeba wskakiwać na to. O, ty chciał mnie zwalić. Dobra, słuchajcie, zostałem zwalony po całości. Przepraszam. Walnąłem mikrofon jeszcze, przepraszam. Spróbuję jeszcze raz zagrać. A ogólnie, jak sobie spojrzycie w prawy i górny ruch, to często wygrywałem. I żeby nie było, to są rzeczy, które wygrywałem, bo ja często kupuję jakieś skiny w tej grze i dostaję też takie, więc ja wygrywam i wydaję co chwilę, więc te koronki, wiecie, te koronki to wcale nie są za poziome. Te koronki są za wygrane. Okej, wracamy do tematu, o którym mówiłem. No i pod filmem Popo tam niektóre osoby dziwne rzeczy zaczęły wpisywać. Mianowicie, że jeden z głównych problemów ogólnie, jakby sens tego, co napisali, wskazuje na to, że jeden z głównych problemów całej edukacji szkolnej jest sam fakt uczenia się. Wiecie, no, te cholerne kartkówki, sprawdziany, a co najgorsze testy albo odpowiedzi ustne. I nie wiem, czy narzekanie na jakby formy sprawdzania owej wiedzy, którą bądź co bądź musisz mieć, jakby szkoła po to jest, żeby się uczyć, nie? Jakby, jeżeli macie problem z tym, że trzeba się uczyć, no to po cholerę wam wtedy szkoła. Szkoła po to jest, żeby się uczyć, nie? I się zastanawiam, czy na pewno jest dobry sposób, czy na pewno jest dobra opinia, żeby móc na... Czy to jest naprawdę dobry sposób na krytykowanie edukacji, systemu edukacji, tak, systemu szkolnego, tego całego? No nie wydaje mi się. No i zaczyna się zastanawiać, nie? Gdzie dokładnie może leżeć problem? Sobie oczywiście poczytam, żeby nie było. Ale tak też staram się z praktycznej, nie? Z praktycznej strony załapać to, no bo jakby
Teoretorium, tak? Teoretorium, a dobrze wiecie, jak często nauczyciele potrafią nagryźć niektóre zasady. Niektóre naginają pozytywnie dla was, niektóre naginają negatywnie dla was. I na przykład poruszę chociażby kwestię tego, że mój znajomy, ten sam, który właśnie, ten sam, o którym wspominaliśmy wcześniej, mój były znajomy, który miał ciężką w liceum, chodzi ze mną do gimnazjum i tam byliśmy podzieleni na grupy na angielski, nie? Jedna grupa była nieco mocniejsza, a druga grupa była taka słabsza, nie? I się właśnie podzieliliśmy. Ja początkowo byłem w tej lepszej grupie z angielskiego, ale szybko zrezygnowałem z niej. I bardzo dobrze, bo w tej gorszej szło mi bardzo dobrze. Generalnie chodziło o cenę. Wiem, że trochę się mniej uczyłem, ale wyglądało tak, że praktycznie się niczego nie uczyłem, zawsze miałem tą trójkę na koniec, nie? Czwórkę. Bo z angielskiego jestem okej. Okay. Rozumiem angielski, nie jestem wybitny, bo nie ogarniam wszystkich 16 czasów, ale jestem okej. Okay. Kamil, wracaj do tematu. I tam była taka sytuacja, gdzie on został w tej lepszej grupie, nie wiedzieć czemu, po prostu wolał tam zostać. A, bo matka kazała zostać w lepszej grupie, żeby się więcej nauczył. No i matka nie miała świadomości tego, że wrzuca tego swojego syna w gówno. Mówię dosłownie, bo pamiętam, kiedy mieliśmy z nimi zastępstwo i ta kobieta, która prowadziła tę lekcję, ta z lepszej grupy, kazała nam po prostu siedzieć cicho, bo będzie prowadziła lekcję tylko ze swoją grupą i jakby okej, okay, mi to nie obchodzi. I tam była taka sytuacja, gdzie ona go po prostu spytała, jak wykonać dane zdanie, nie? On nie był w stanie jej odpowiedzieć. Po prostu nie odpowiedział na pytanie. To nie była odpowiedź ustna. To nie była kartkówka, to po prostu w jakiejś... Okej, okay, co będzie w tym zdaniu? Dawid, bo tak się nazywa ten kolega, nie odpowiedział, czy tam odpowiedział błędnie i dostał jedynkę. I teraz... Nie zależy, jak sobie będziemy to tłumaczyć. Czy to na pewno jest pozytywna rzecz? W sensie, co to go nauczy? Czy to go nauczy tego, żeby nie dawać błędnych odpowiedzi? Czy on może czy on po prostu chciał dać błędną odpowiedź? Zrobi to celowo? Czy po prostu pomylił się w jednej rzeczy i dał błędną odpowiedź? To nie był sprawdzian. To było czyste pytanie. To, co my go teraz nauczymy, to nauczymy go tego, żeby zamknął mordę. To właśnie nauczyła go nauczycielka. Nie to, żeby po prostu próbować. I jeżeli coś się nie uda, to okej, okay, nie ma problemu. Po prostu źle powiedziałeś to, a poprawna odpowiedź brzmi tak, to dostał jedynkę. Został nauczony tego, że lepiej nie próbować, bo jeszcze dostaniesz opierdziel. Jeszcze dostaniesz takiego plaskacza w ryj za błędnie wykonane zadanie. No nie wiem, co jest lepsze, ale na pewno nie to, co zrobiła ta kobieta. Oczywiście no, ja tam nie wyskoczyłem w obronie swojego kolegi, no bo ciężko się kłócić z nauczycielem. Sami dobrze wiecie, jak wygląda kłótnia z nauczycielem, tak? Z techniką trochę więcej teraz pyskuję. To jest prawda, nauczyciele mnie znają z tego, że jestem pyskaczem ostrym, ale w gimnazjum, kiedy nie miałem tej pewności siebie jeszcze, bo to było przed kebabem, pamiętam, no to były takie właśnie momenty. No bo pamiętam naszą wychowawczynię, która, uwaga, potwierdzone info, była ostrą feministką, taką, wiecie, taką ultra zaawansowaną i nie lubiła mężczyzn generalnie. I traktowała właśnie te dwie grupy, czyli kobiety i mężczyzn, traktowała inaczej całkowicie. Więc mieliśmy trochę przesradę, nie? I to jest potwierdzone info, bo to potwierdzili potem rodzice, nasi rodzice, którzy mieli styczność z tą kobietą, powiedzieli, że okej, okay, pani trochę przesada, ostro przesadza w niektórych momentach, nie? Więc tak. Nasi rodzice się nie lubili z tą kobietą pańcować. Ale, no. Ale przeszedłem przez to. Były oczywiście momenty, w których na przykład nie przychodziłem na jej lekcję. Dosłownie miałem taki strach, że nie przychodziłem na jej lekcję. Jedną łupem. I czy to jest dobre, nie? To jest, czy to jest dobre? To ja sądzę, że to jest bardziej warte uwagi. Czy to jest takie, wiecie, że warto byłoby się zastanowić nad tym, jak wygląda szkoła. I czy tak powinna funkcjonować, gdzie dochodzi do pewnej dyskryminacji na przykład, albo dochodzi do po prostu błędnego nauczenia, nieprawidłowego, że tak to powiem. Poczekaj, aż trochę przesuną, wiecie? Coś nie ufam. Coś nie ufam.
Okej. Nie! Oh my god, prawie spadłem. Myślałem, że spadnę. Ale udało się. Ale udało się, lecimy dalej. No i są właśnie takie momenty. Oczywiście mam świadomość, że są też nauczyciele spoko. Są właśnie nauczyciele, którzy potrafią zainteresować ucznia, potrafią zrobić z lekcji coś ciekawego, nie? Nawet znam takie przykłady nauczycieli, którzy... Znam takie przykłady, gdzie są bardzo wymagający. Ba, ledwo co miałem u jednego dwójkę na koniec roku, ale dobrze wspominam jego lekcję, bo potrafił zainteresować ucznia. Był mega wymagający, był ultra wymagający, był momentami nawet ultra chamski, ale wszystko było w takiej otoczce, wiecie... Okej, okay, bądź co bądź, jestem dla was chujem, ale gramy do innej bramki. Że nie staram się was udupić. Jednemu koledze potrafię zrobić 7 popraw, nie, przepraszam, 5 popraw, przesadziłem trochę. I dopiero chyba za szóstą zdał, czy coś w tym stylu. Mimo, że miał, wiecie, 5 jedynek z tego samego sprawdzianu, za szóstym razem miał dwójkę, to dało mu 2 na koniec, mimo tego, że średnio miał pewnie jakieś, wiecie, 1,30, czy coś w tym stylu, i prawie spadłem na samym wstępie, jak debil totalny. Więc takich nauczycieli się szanuje, nie? Mają swój program, mają, jakby wiecie, jest pewna rzecz, którą nie chcą przekraczać, czyli ich jakby sposób oceniania, jest u nich ciężko, ale bądź co bądź końcowo gramy do jednej bramki. Bo są też tacy nauczyciele, którzy nie grają z wami do jednej bramki, spadłem jak debil totalny. I czy to też nie zasługiwałoby na pewną uwagę? Bo moje zdanie to zasługuje na uwagę. Jak wszystko związane ze szkołą. Ale wracając właśnie, co z tymi kartkówkami i sprawdzianami? Czy na pewno jest takie złe? W sensie, czy forma sprawdzenia wiedzy jest zła? Jakby forma sprawdzenia wiedzy, może faktycznie, może można byłoby w inny sposób to sprawdzać. Bo z tego co wiem, chyba w Wielkiej Brytanii, czy tam w innych krajach nordyckich ten system sprawdzania wygląda nieco inaczej. Ale to wciąż jest system sprawdzania. I sądzę, że to... U większości ludzi oni tak narzekają na ten system edukacji, narzekają, ale bądź co bądź, jeżeli szukamy tego sedna, to sednem jest to, że ludziom się nie chce się uczyć. I żeby nie byłem, też nie jestem jakimś świętoszkiem w tych sprawach. Ja też nie lubię się uczyć rzeczy, których po prostu nie lubię. Czyli co to oznacza? Czyli wielu rzeczy się nie lubię uczyć. Nie lubię się uczyć polskiego. Bo nie lubię. Nie lubię się uczyć tych zawodowych u mnie. No nie lubię. Matematyki też nie przepadam za uczeniem się tych mega, mega skomplikowanych rzeczy na matematyce. Mimo, że sama matematyka lubię, to czasami przychodzę na lekcje z niezbyt wielkim entuzjazmem, nie? Ale końcowe jest w miarę spoko. Więc jakby też warto byłoby mieć to na uwadze, że okej. Okay, faktycznie, zmiany w systemie edukacji powinny nastąpić. Ale nie powtarzać na przykład to, co zrobili ci wibrosi, kiedy udawali, ten śmieszny żart zrobili, że udawali, że chcą być politykami, czyli chcieli zmienić trochę w edukacji szkolnej, nie? I pomyślałem sobie, że hej, może faktycznie wyjdzie na dobre im, no bo jakby... No kilka rzeczy trzeba pozmieniać w szkołach, nie? Po czym wyskakują z takim czymś, żeby nie było lektur. Ja takie, aha, czyli po prostu to jest jeden wielki żart. Jakby liczyłem, że faktycznie, może youtuberzy wejdą w końcu do polityki. W sensie, osoby takie, wiecie, publiczne wejdą do polityki, może mają jakieś ciekawe plany, bo jakby nie ukrywam, moim zdaniem to by dawało, wiecie, takie jakby... Kolejne drzwi otwierałyby dla... youtuberów. W sensie, że jo, człowiek, który uzbiera sobie jakąś popularność, jest w stanie już praktycznie wejść wszędzie, nie? To by otwierało jakąś furtkę dla nas, dla tych, którzy by nie chcieli zostać przed komputerem całe życie, a mieć jakieś inne zajęcia, jakąś inną pracę by chcieli mieć. No, ja na przykład nie chcę być do końca youtuberem. Mimo, że będę na YouTubie cały czas robił, to wolałbym być w przyszłości jeszcze kimś, mieć jakąś taką, wiecie, pracę bardziej poważną, nie? O kurde, nie dobiegłem. O nie! Ale przypał.
O, wracamy po przerwie. No i ogólnie nie wiem, czy takie, wiecie, mówienie, o, żeby lektur nie było, albo żeby sprawdzianów nie było, to jest takie, czy to jest na pewno mądre gadanie, nie? No forma sprawdzania wiedzy musi być. Czy sprawdziany mi pasują? Sprawdziany mi pasują. Nie przypadam przykład za kartkówkami wypowiedzianymi. Za tym nie przypadam. Ogólnie, jakby, też za czym nie przypadam w szkole, to za uczeniem się rzeczy, które faktycznie nie przydadzą się w przyszłości. Jakby wiem, że to jest już taka kwestia przeruchana przez wszystkich, że o, po co mi to, jakby to nigdy nie będzie potrzebne, po co mi matematyka, jak nigdy w życiu nie użyję matematyki. Nie mówię o matematyce, mówię na przykład o chemii dla informatyka. Jakby rozumiem, jeżeli informatyk chce wiązać swoją przyszłość z czymś, co wymaga potrafienia tej chemii, wiecie o co chodzi. Trzeba byłoby zrobić jakąś aplikację, nie? Dla chemików, nie? To bym zrozumiał. Ale ogólnie, na przykład dla mnie, gdzie ja prawdopodobnie nigdy w życiu już nie będę miał do czynienia ze związkami chemicznymi bądź jakimiś wiązaniami między atomami, to zastanawiam się, czy to jest mi potrzebne. Czy ta jedna godzina w technikum tygodniowo i więcej w gimnazjum. Czy to faktycznie było mi potrzebne? Ja oczywiście pamiętam, znaczy mam świadomość jakby, że jakieś podstawy tej chemii znam, nie? Mam świadomość niektórych rzeczy, ale czy to jest na pewno potrzebne? Czy nie lepiej na przykład w szkołach dodać jakiś taki przedmiot, który by uczył... Teraz dodam kilka swoich propozycji, bo się nad tym zastanawiałem. Ale to będzie jeszcze zmieniane oczywiście, to jest taki pogląd mój czysty. Nie dodać do szkoły takich zajęć typu... Za te godziny oczywiście, wiecie, za te godziny typu chemia, biologia, nie? Dla tych osób, które tym się nie zajmują, albo zamiast informatyki dla tych, co się zajmują chemią i biologią, wiecie, jakby takie... Usunąć te lekcje, które nie są potrzebne i włożyć lekcje typu... Takie adekwatne do dzisiejszych czasów, na przykład, żeby nie popaść, jak zachowywać się w życiu społecznym. Oczywiście jest WDŻ, ale ten WDŻ tak sobie działa trochę, nie? Albo żeby nie popaść w manipulacje. To też warto byłoby nauczyć ludzi, nie? Żeby odróżniali to, co jest kłamstwem, a to, co nie jest kłamstwem. Żeby odróżniali, to, co robi na przykład PiS w swojej telewizji, że tak to powiem, nie? Albo nie tylko PiS, no bo TVN też potrafi swoje odwali czasami. No. Kurwa, no nie wierzę. Ale nie fart. Drugi nie fart to taka, że plastelina, którą miałem na biurku, tą taką sprytną plastelinę miałem na biurku, przykleiła mi się do gumowej części długopisu do tableta graficznego i teraz ciężko to zdrapać, bo to się przykleiło dosłownie. No ale no, sądzę, że takie lekcje by mogły się bardzo mocno przydać. Takie wiecie, lekcja umiejętnego korzystania z internetu. Żeby wiecie, jeżeli czegoś nie wiemy, żeby potrafić to znaleźć w internecie i przy okazji nie natrafić na fejka, nie? Bo wiecie, że na przykład znajdzie się ten jeden artykuł, który sugeruje, że szczepionki są całkowicie śmiertelne i tak dalej. Wiecie, znajdzie się jeden zawsze artykuł, nie? I warto byłoby na to nie wchodzić. A niektórzy właśnie potrafią znaleźć takie gówienko, albo nie wiem, jakieś strony typu, że SCP istnieje naprawdę, albo wielka stopa ostatnio widziana w Krakowie. Sądzę, że to ostatnie akurat może być prawdziwe. Biorąc pod uwagę, jakie osoby tam mieszkają, sądzę, że wielka stopa tam akurat była widziana. Dobra, co, zagramy ostatnią gierkę chyba i kończymy, nie? Na dzisiaj odcinek. Co, to będzie git. Dajcie znać, czy w ogóle taki styl filmów się wam podoba, gdzie gadam na jakiś temat. Tak, wiecie, taka luźna rozmowa. Zawsze możecie mi też zwrócić uwagę, jeżeli się pomylę w mówieniu. A w tym momencie zdrapuję z długopisa. Plastyna. Kurwa, nie mogę zdrapać. A, bo już nie gram, tak? A, no nie, to poczekajcie chwilę. Okej, zdrapałem 99% tej plastyliny z długopisu. Jest git, jest wspaniale.
Dobra, zagrajmy. To teraz tak konkretnie trzeba się skupić na gierce. Co wy na to? Żeby to przejść jakoś zajebiaszczo. Lecimy. Stru tędy. W ogóle dajcie znać, co myślicie o szkole. Tylko taka wiecie, takie miarę konkretne odpowiedzi. No bo ja sobie przypominam to, co mówi Rzępik ostatnio, bo że chyba w wakacje? Co to mówi, w wakacje? U mnie na filmie na Kiwał Gamesie? Chyba tak, nie? Chyba tam była jakaś rozmowa o szkole i on tam chyba przez bodajże ponad 10 minut gadał i ja sobie bekę z niego robiłem na czacie, no bo w pewnych momentach gadał bardzo, bardzo dziwne rzeczy, którym potem wytknąłem, że stary, to co ty zrobiłeś, to dawałeś proste odpowiedzi, szybkie odpowiedzi, które nie ma... Wiecie, bił chochoła. O, atakował chochoła. Jakby istnieje problem, faktycznie, bo to co poruszył, takie problemy istnieją. Tylko że to co on zrobił, to stworzył sobie chochoła z tego problemu. O, to co na kropka mówiła na filmie. Chyba już wyszedł ten film, nie? Tak, ten film wyszedł. Przepraszam, bo ja oglądałem ten film trochę wcześniej niż wy. Chodzi o tą się propagandę. No to ona tam mówi o biciu chochoła, nie? To jest takie zjawisko, gdzie tworzysz sobie z problemu, który jest, wiecie, jak zawsze skomplikowany i ma nieco więcej wątków niż jeden prosty. Tworzysz sobie taką prostą postać, taką wręcz maskę z tym problemem, który nie jest samym problemem, tylko takim prostym odwzorowaniem dla prostych ludzi. I Rzępik zaczął właśnie sobie bić tego chochoła. Bił tego chochoła, żeby go pokonać, mówiąc, że hej, to jest bardzo proste, po prostu zróbcie to, to i będziecie happy. No nie. Jak zawsze większość problemów jest bardziej skomplikowana. I no. Więc jak będziecie pisać, komentarze, to pamiętajcie, żeby nie pisać jakieś takie rzeczy typowo emocjonalne czy coś w tym stylu. Wiecie, żeby przynajmniej nie czuć potem wstydu za te 10 lat, nie? Okej? Okay? Znaczy, ja wiem, że to ciężko. Ciężko. Jak się jest młodym, to ja sądzę, że sam aktualnie piszę jakieś rzeczy, albo sam tworzę rzeczy, które za 10 lat będę. Za 10 lat będę się tego wstydził pewnie, nie? O, w dupę. O, wow! Słuchajcie, no ja nie wiem, ale się ślizgam po prostu. Się ślizgam. Przepraszam bardzo. Dzisiaj mi nie wychodzi. Po prostu dzisiaj mi coś nie wychodzi, no. Jakieś wielkie problemy mam wewnętrzne, widzę. Bóg przeszkadza mi przejść grę. Nie wincie mnie, wincie Boga. I system edukacji. I przymusowa czapka Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Donalda Trumpa, Joe Bidena, Baracka Obamy. Ponieważ Obamacare. Taki żart. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, cześć.